Woody Allen nakręcił bardzo, bardzo, bardzo dużo filmów. Wielu z nich nie widziałem, a jeżeli już jakiś oglądnąłem, to niestety zazwyczaj byłem zawiedziony, ponieważ albo był przerośnięty formą, albo był nudny, albo był męczący, albo był po prostu słaby. Krótko mówiąc, żaden z jego filmów nie przypadł mi do gustu, aż do momentu, gdy oglądnąłem Nieracjonalnego mężczyznę. W tym filmie liczą się tylko dwie role, które obsadzone są fantastycznie. W roli męskiej Joker Joaquin Phoenix, a w żeńskiej Emma Stone. Jest to idealny casting, ponieważ grają w tym filmie to, co zazwyczaj muszą grać, czyli gościa ze zrytą psychą i studentkę, akurat teraz zakochaną w głównym bohaterze. Oprócz aktorów muszę pochwalić muzykę, ponieważ w końcu w filmie Allena jest ona dobra. Zazwyczaj jego soundtracki w ogóle nie pasowały do filmów i tylko psuły ich odbiór, ponieważ nie były dopasowane do akcji filmu, tylko do zdjęć, które zazwyczaj przedstawiały piękne krajobrazy, przyjemne i spokojne dla oka. Dlatego muzykę też dobierał przyjemną i spokojną, co było dla mnie absurdalne, gdy na ekranie dział się dramat, który miał wywoływać żal i smutek. W tym filmie jednak muzyka w końcu działa. Być może dlatego, że sam film jest świetnie skonstruowany, jeżeli chodzi o tempo i o rozwój wydarzeń. No więc przejdę już do akcji. Nasz główny bohater zatrudnia się na uczelni jako wykładowca filozofii. Wszyscy ludzie we wsi się tym podniecają, ponieważ jego sława go wyprzedza ze względu na to, jakie legendy o nim krążą. O martwych rodzicach, martwych przyjaciołach, zresztą on sam jest w środku martwy. No więc uczy na tym uniwerku i w międzyczasie poznaje się z naszą główną bohaterką. Spędzają razem czas, on jej opowiada o swoich niezwykłych przeżyciach, ona się w nim zakochuje, on ją friendzonuje, bla 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 bla. Najistotniejsze jest to, że chłopa na wylot przeszywa potężna depresja i ani on, ani nikt inny nie wie dlaczego i jak temu zaradzić. Jednak pojawia się nadzieja. Gdyż pewnego dnia, gdy nasi bohaterowie spożywają sobie kulturalnie posiłek w okolicznej restauracji, udaje im się podsłuchać zwierzenia załamanej kobiety, która mówi o tym, że sędzia, który prowadzi sprawę o opiekę nad jej dziećmi, jest ziomkiem jej męża, co oznacza, że jest już skazana na porażkę. I pomyślałbyś, że podsłuchał tę rozmowę, chwilę było mu jej żal i potem dalej żył swoim nędznym życiem. Otóż nie. Okazało się, że to, co usłyszał, kompletnie zmieniło jego życie. A wiecie dlaczego? Nie? No to wam powiem. Zmieniło to jego życie, ponieważ postanowił zabić tego sędziego. I może na tym postanowieniu skończę już mówić o akcji, żeby nie zaspoilerować całego filmu, bo wiem, że i tak nikt z was go nie oglądał, a warto. I dlaczego ta scena jest tak ważnym elementem tego filmu? Ponieważ zmienia ona życie głównego bohatera o 180 stopni. Z ponurego wykładowcy filozofii żerującego na własne życie, zmienił się w przepełnionego energią gościa żerującego na czyjeś inne życie. I nie będę teraz poruszał tego, czy samosąd w formie zabicia jest zły czy dobry, no bo to oczywiste, że jest zły. Wolę pomówić o tym, dlaczego chęć zabicia sędziego tak wpłynęła na życie głównego bohatera. Ponieważ znalazł on coś, czego nie mógł znaleźć od początku filmu. Cel w życiu. Jedziesz do szkoły, odbędziesz kilka godzin w ławce, wracasz do domu, idziesz spać. Kolejny dzień, jedziesz do szkoły, odbędziesz kilka godzin w ławce, wracasz do domu, idziesz spać. I tak dalej, aż do końca twoich dni. Nie brzmi to przyjemnie i myślę, że większość z was o tym wie, ponieważ tak wygląda życie wszystkich przynajmniej przez te 12 lat obowiązkowej edukacji. Więc nie jest trudno się dziwić, że nasz główny bohater po prostu ma już dość. Nie widzi sensu w życiu, nic mu nie sprawia przyjemności i uważa, że jego życie nic nie znaczy. Nie umie sobie z tym poradzić, co może wydawać się absurdalne, ponieważ jest wykładowcą filozofii i wiedzę na temat sensu życia powinien mieć w małym palcu. Ale jak on sam powiedział na temat sensu życia, jeśli myślisz, że pojmiesz, o co w tym wszystkim chodzi, to się nawet nie łudź. Ale mi udało się pojąć jedno, właśnie na jego przykładzie. Podstawą w życiu jest cel.
Gdy tytułowy, nieracjonalny mężczyzna postanowił dokonać zbrodni, jego życie diametralnie się zmieniło. Stał się dużo weselszym człowiekiem, działającym i zmieniającym swoje życie. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że w końcu poczuł, że po coś żyje, że jego życie coś znaczy i że spełniając swoją misję, przysłuży się światu. W przypadku tego bohatera jednak poszło to już o tyle za daleko, że życie drugiej osoby było dosłownie w niebezpieczeństwie, co moim zdaniem pokazuje tylko, w jak beznadziejnej sytuacji był nasz filozof. Jest wiele przykładów w filmie, jak i literaturze, gdy bohater, dążąc do celu, zmienia swoje życie na lepsze. A jeżeli twoje życie też nie polega na niczym innym niż chodzeniu do szkoły i potem wracaniu z niej, to odpowiedz sobie na te zajebiście ważne pytanie. Co lubię robić? A potem zacznij to robić. Wyznaczaj sobie stopniowo cele i osiągaj je. Mogą być one najróżniejsze. Przebiegnięcie maratonu, zagadanie do dziewczyny, albo wrzucenie filmu na YouTube'a. Spełniaj swoje wymagania, a nie tylko nauczycieli i rodziców. Bo w końcu życie ma taki sens, jaki mu nadamy.